W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o najgłębszej społecznej zmianie, która będzie konsekwencją 2020 roku, roku potężnych rewolucji, które spowodowała pandemia COVID-19. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest Klub o Tygodnik, czyli regularny wideokomentarz Klubu Jagiellońskiego. Na przemian z Andrzejem Kochutem komentujemy ważne wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze w Polsce i za granicą. W dzisiejszym odcinku będzie trochę już końcoworocznie, trochę będzie już grudniowej atmosfery podsumowania. Wydaje mi się, że ten rok będzie obfitował w podsumowania, które będą koncentrowały się na jednym. To znaczy na tym, że w tym roku wszystko było inaczej. Absolutnie nigdy byśmy nie uwierzyli w to, że ten rok tak będzie wyglądał, gdyby nam ktoś opowiedział o tym w grudniu ubiegłego roku. Wydaje mi się, że przez ten cykl podsumowań, które nas czekają, powinniśmy przejść z następującym filtrem. Po pierwsze, zastanowić się nad tym, które z tych zmian zostaną z nami, kiedy minie pandemia, kiedy sobie poradzimy z koronawirusem, kiedy na przykład będzie powszechnie dostępna, aplikowalna, bezpieczna i używana przez ludzi szczepionka. A druga kwestia to pytanie o to, które z tych zmian możemy wykorzystać jako szansę i zmienić coś w naszym życiu na lepsze. I właśnie przepuszczenie tego roku przez takie dwa filtry skłania mnie do tego, żeby postawić tezę dzisiejszego odcinka, mianowicie taką, że po roku 2020, po doświadczeniu pandemii koronawirusa, nasza praca będzie wyglądała inaczej niż dotychczas. I powinniśmy być gotowi na to, żeby wymyślić ją na nowo, wymyślić ją lepiej i wymyślić ją tak, żeby nasze życie, nasze społeczeństwa, nasze państwa i naszą gospodarkę zmieniało to na lepsze. Na początek postaram się narysować taki krajobraz zmian, które zachodzą, dorzucić do tego trochę danych o specyfice polskiego rynku pracy i tego polskiego doświadczenia pandemii koronawirusa po to, żeby dojść do wniosków, które powinny nas skłaniać do tego, że stoimy przed naprawdę obiecującą szansą wymyślenia naszego sposobu pracowania na nowo. Pierwsza wielka rewolucja to oczywiście to, że zaczęliśmy pracować zdalnie. Wydawać się mogło, że od wielu lat tak naprawdę w wielu branżach można już pracować z różnych miejsc, że środki komunikacji elektronicznej, najróżniejsze aplikacje, maile, Slacki i inne urządzenia teoretycznie pozwalają nam na to, żeby nie jeździć codziennie do biura, ale wielu pracodawców miało co do tego opory, uważało, że praca w biurze jest zawsze bardziej efektywna, zawsze bardziej sensowna, zawsze bardziej opłacalna dla pracodawcy. Takiej zgody nie było. Rok 2020 przyniósł tutaj rewolucję, niejako w sposób wymuszony. W wielu miejscach eksperymentowaliśmy z pracą zdalną. Wiele osób może mieć przekonanie, że już w pełnym wymiarze do biur nie wróci. Pisaliśmy zresztą o tym na naszym portalu już w marcu tego roku, wskazując, że właśnie pandemia przyspieszyła ten eksperyment i sprawiła, że w wielu miejscach, w których dotychczas praca na odległość wydawała się niewyobrażalna, po pandemii stanie się normalnością. Ale to można powiedzieć tylko taki fizyczny wymiar tej zmiany, która zaszła, bo dużo poważniejsza zmiana stoi za tą decyzją, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób na przykład podejmowane są w firmach decyzje. Fakt, że nie mamy wszystkich pracowników na miejscu, nie pozwala nam w tak oczywisty jak dotąd sposób zarządzać w sposób pionowy, hierarchiczny, bezpośrednio wydawać polecenia, bo byśmy zwariowali. Wielu szefów musiało zrezygnować z swoich zapędów do tego, żeby wydawać wszystkim bardzo precyzyjne dyspozycje i oczekiwać zatwierdzenia każdej decyzji. W wielu miejscach pojawiło się większe niż dotąd przyzwolenie na samozarządzanie przez pracowników swoim czasem pracy, przyzwolenie na to, żeby to oni podejmowali decyzje i takie założenie, że może jednak spróbowalibyśmy im zaufać i uznać, że pracownicy mniej więcej znają się na swojej robocie i bez zatwierdzenia każdorazowo każdej decyzji będą mogli zrobić coś sensownego. Wydaje mi się, że w wielu miejscach to naprawdę duża rewolucja i część pracowników może być z tego zadowolona, że wreszcie w trochę wymuszony sposób ich przełożony, ich pracodawca, ich szef
zaczął im ufać w większym niż dotąd stopniu. Myślę, że te dwa trendy możemy uznać jako pozytyw sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ale nie wszystkie dane są aż tak optymistyczne, nie wszystkie te zjawiska są aż tak optymistyczne. Bo wiele badań, wiele analiz, wiele wreszcie świadectw ludzi potwierdza inne zjawisko. Mianowicie fakt, że praca w domu, praca zdalna tak naprawdę pokazała, że pracujemy za dużo, a w tej rzeczywistości pracy przed komputerami w domu mamy poczucie, że ta praca właściwie ingeruje w cały nasz plan dnia, w całe nasze życie, że to oddzielenie pomiędzy czasem pracy, a czasem prywatnym, czasem domowym jest jeszcze trudniejsze niż wcześniej. Mamy wrażenie, że jesteśmy tak naprawdę nieustająco podłączeni do naszych maili, Slacków, obowiązków i nie potrafimy się w tym odnaleźć. Pracujemy jeszcze więcej niż przed pandemią. Wydaje mi się, że to jest taki temat, który będzie przez dłuższy czas analizowany po zakończeniu pandemii. Zaczniemy się na poważnie zastanawiać nad tym, czy wszyscy nie pracujemy trochę za dużo i czy nie wpadliśmy w taki kołowrotek chomika, który biegnie i nie może od tych swoich zawodowych obowiązków nigdy się odłączyć. Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że ta rzeczywistość pracy zdalnej pokazuje też pewnego rodzaju rozwarstwienie. I to dość dobrze widać w Polsce. Praca zdalna z jednej strony może wielu z nas wydawać się takim doświadczeniem pokoleniowym, czymś, co niejako zacznie być po tym doświadczeniu kryzysu koronawirusa normalnością, a z drugiej strony zapominamy o tym, że to w pewnym sensie przywilej, że takie rozwarstwienie będzie przebiegało również po linii tych osób, które mogą w czasach lockdownu, kryzysu pracować zdalnie i tych osób, które po prostu swoją pracę tracą, bo kiedy ich zakłady pracy zostały zamknięte, to oni zwyczajnie nie mogą wykonywać swoich obowiązków. I tu ważna kwestia. Polska gospodarka jest taką gospodarką, w której tych miejsc pracy, które są możliwe do wykonywania zdalnie, nie ma tak wiele jak na Zachodzie. W Polsce szacuje się, że 20-25% stanowisk to takie, w których można wykonywać pracę zdalnie, a aż w 50% przypadków Polacy wskazują, że w ich miejscu pracy tak naprawdę bardzo wielu rzeczy na odległość wykonać się nie da. Według badań taka średnia dla OECD to 40% stanowisk, które można wykonywać zdalnie. To pokazuje, że mamy jeszcze spory dystans do zachodniej Europy, że mniej jest pracy kreatywnej, mniej jest pracy w usługach, mniej jest takiej pracy niezindustrializowanej. I z drugiej strony to też nasza nadzieja na sukces, bo kiedy polska gospodarka jest bardziej zindustrializowana niż w wielu zachodnich państwach, możemy czerpać z tego pewnego rodzaju korzyści. Być może widzieliście w ostatnim tygodniu taką grafikę, która wskazywała na to, że Polska znów jest zieloną wyspą. Michał Kolanko na Twitterze nawet wrzucał zdjęcie z samolotu premiera Mateusza Morawieckiego do Brukseli, który jechał negocjować na unijny szczyt. Chwalił się właśnie tym zdjęciem, na którym znowu Polska jest zieloną wyspą, bo okazuje się, że kiedy całą Europę opanowało bezrobocie, w Polsce tego bezrobocia jest mniej. Ekonomiści, na przykład Ignacy Morawski, wskazują na to, że Polska wciąż pozostaje rynkiem pracownika. Polskie firmy boją się tego, że po ustaniu pandemii nie będą mogły znaleźć profesjonalnych pracowników i są gotowe, w cudzysłowie, chomikować ich przez ten trudny czas, ponieważ pracowników na polskim rynku po prostu brakuje. I moim zdaniem te kilka trendów to rzecz, którą powinniśmy bardzo poważnie przeanalizować i zastanowić się nad tym, jakie możemy wyciągnąć z tego wnioski. Sądzę, że te trendy ujawnione przez lockdown, pandemię, wyjątkowy 2020 rok tak naprawdę przyspieszają w Polsce rewolucję, która wcześniej czy później nadejść musiała. Rewolucję w naszym myśleniu o pracy i rewolucję, która, jak sądzę, sprawi, że wcześniej czy później namysł nad tym, jak powinniśmy pracować, jak powinno wyglądać prawo pracy związane z tym regulacje, jak powinny wyglądać obowiązki pracodawców i pracowników, wcześniej czy później będzie musiała stać się ważkim tematem krajowej polityki. Sądzę tak, ponieważ mieliśmy problem z pracą już przed pandemią.
I tutaj przywołam tylko trzy problemy, które wydają mi się niezwykle istotne, a dość dobrze zostały uwypuklone czy podkreślone przez te metatrendy, które dotknęły całego Zachodu, o których już mówiłem. Pierwsza to kwestia tego, że według różnych badań Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów Europy, najbardziej zapracowanych narodów Zachodu. Chociaż cały czas zarabiamy sporo mniej niż na Zachodzie, to okazuje się, że jesteśmy najbardziej zapracowani, najwięcej czasu spędzamy nad wykonywaniem swoich obowiązków. To wcześniej czy później będzie musiało zostać w jakiś sposób politycznie zagospodarowane. Wcześniej czy później będziemy musieli zmierzyć się z tym problemem. Dlaczego choć pracujemy więcej, to zarabiamy mniej? I dlaczego z drugiej strony aż tak dużo pracujemy? Czy to kwestia organizacji naszej pracy, czy to kwestia naszej w niej produktywności? Ten problem jest znany od wielu lat. Przepaść między państwami takimi jak Polska czy Holandia jest ogromna, kiedy spojrzymy na to, ile czasu zajmuje nam praca. Druga kwestia to kwestia tego, że duża część naszej pracy jest przez nas samych postrzegana jako praca, no, mówiąc delikatnie, umiarkowanie sensowna. W takich badaniach sprzed kilku lat okazało się nawet, że Polacy są liderem, jeśli chodzi o wskaźnik bezsensowności własnej pracy, czy raczej poczucia bezsensowności tej pracy. To jest temat, którym od dłuższego czasu zajmuje się wielu analityków. Kilka lat temu pojawił się taki głośny artykuł, potem książka takiego lewicowego antropologa Davida Graebera, Bullshit Jobs, w Polsce wydana jako książka pod tytułem Praca bez sensu, wydana przez krytykę polityczną, która właśnie pokazywała, że mamy w dzisiejszym kapitalizmie problem z poczuciem sensowności naszej pracy, a w takim subiektywnym na nią spojrzeniu Polacy znów okazywali się liderem niezadowolenia. I wreszcie kwestia trzecia, z trochę innego obszaru, bardziej związanego z kulturą, czy nawet psychologią zarządzania, a mianowicie to, że w Polsce mieliśmy do czynienia z takim folwarcznym modelem kapitalizmu. Na samym początku mówiłem o samozarządzaniu i tym, że to jest pewnego rodzaju rewolucja, której doświadczamy, bo polskie doświadczenie pracy jest właśnie bardzo hierarchiczne, bardzo folwarczne i sprawia, że wiele osób w swojej pracy czuje się bardziej jak chłop pańszczyźniany niż podmiotowa jednostka, która może się realizować i robić coś sensownego. Kiedy nałożymy na to te dane, o których wspomniałem, czyli to, że nawet prawdopodobna bezprecedensowa skala wyhamowania życia gospodarczego nie sprawi, że w Polsce będziemy mieli bezrobocie, ale rąk do pracy pomimo to tak naprawdę zaraz znów będzie brakowało, te wszystkie rzeczy zdają się wskazywać na to, że ta rewolucja na poziomie chociażby gospodarczym czeka u bram. Skoro pracodawcy będą mieli problem z pozyskaniem ludzi do pracy, będą musieli się prześcigać już nie tylko w coraz wyższych pensjach, nie tylko w coraz lepszych wynagrodzeniach i benefitach, ale również w takiej fundamentalnej zmianie kultury pracy. I z tymi problemami poczucia bezsensu, poczucia przepracowania i poczucia braku podmiotowości będą musieli się mierzyć. Wydaje się, że ta perspektywa jest bliżej niż dalej. W jednym z niedawnych odcinków mówiliśmy o tym przy okazji protestów związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jak bardzo różna jest ekspresja młodego pokolenia od pokolenia starszego. I to jest również pokoleniowa zmiana, która dokonuje się na obszarze pracy. Znajdziecie dziesiątki artykułów o tym, jak pracodawcy nie radzą sobie z nowymi pokoleniami pracowników, którzy są rzekomo coraz bardziej roszczeniowi i mają coraz więcej ambicji, żeby realizować w pracy swoje pasje i tak dalej, ale sądzę, że właśnie to poczucie braku dostosowania rynku pracy do potrzeb młodych ludzi jest również jednym z powodów frustracji młodego pokolenia, która będzie istotnym politycznym tematem w najbliższych latach. W czasopiśmie Presje opublikowaliśmy kilka miesięcy temu szereg bardzo interesujących tekstów patrzących właśnie na pracę w XXI wieku, w tych realiach już pandemii koronawirusa, z perspektywy tradycyjnego spojrzenia chrześcijańskiej demokracji. Michał Rzeczycki i Piotrek Kaszczyszyn patrzą na problemy dzisiejszych pracowników korporacji czy problemy prekariuszy z perspektywy tych samych encyklik, które pisali papieże, zajmując się kwestią robotniczą, i pokazują, że te centralne intuicje stojące za katolicką nauką społeczną, która każe patrzeć na pracę integralnie i widzieć w niej taki obszar, w którym szczególnie musimy dbać
o godność i podmiotowość człowieka są jak najbardziej aktualne. Z kolei Bartek Paszcza pisze w bardzo ciekawym eseju, z jednej strony historycznym, z drugiej strony odpowiadającym na te nowoczesne trendy, że faktycznie pracujemy jako cywilizacja zachodnia więcej niż kiedykolwiek i od tej dyskusji na temat skrócenia czasu naszej pracy z pewnością nie uciekniemy. Na obszarze reformatorskim mogę Wam z kolei polecić taką wyjątkową publikację Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To praca autorstwa Krzysztofa Chmielińskiego, właśnie wydana, dostępna online za darmo pod tytułem Pracować po republikańsku. Krzysztof stawia tam tezę, że skoro ta rewolucja w polskiej pracy nas czeka i skoro i tak musimy się wcześniej czy później przygotować na tę zmianę, jeżeli chcemy być narodem, który awansuje z pozycji półperyferyjnej na bardziej podmiotową, skoro musimy szukać źródła innowacji i musimy szukać takich metod, które pozwolą nam w mniejszym stopniu być podwykonawcą, a w większym stopniu podmiotowym graczem globalnej konkurencji i w wymiarze gospodarczym, i w wymiarze państwowo-narodowym, to powinniśmy postawić akcent na to, żeby ta zmiana odbyła się w sposób mądry i upodmiotawiający już na poziomie państwowym. Dlatego stawiam taką tezę, że miejscem tego eksperymentu, miejscem, w którym zacznie się ta wielka zmiana, powinna być administracja publiczna. Bo przecież pracownicy administracji i urzędnicy są w jakimś sensie pracownikami nas wszystkich. I my jako wspólnota polityczna powinniśmy być gotowi na to, żeby ich talenty wykorzystać w najlepszym możliwym stopniu, bo ta wspólnotowa praca na rzecz bardziej podmiotowego państwa i lepiej zarządzanego, lepiej współżyjącego ze sobą społeczeństwa jest w interesie nas wszystkich. Stawia cały szereg niezwykle ciekawych hipotez. Ja chciałem zwrócić uwagę na kilka jego końcowych rekomendacji, by zachęcić Was do lektury całości. Po pierwsze, Krzysztof stawia taką tezę, że administracja cały czas funkcjonuje w sztywnym modelu stanowisk, na które zatrudnia, a nie zdaje sobie sprawy, czy często nie widzi tego, że najważniejsze są role, które pełnimy. I skoro chcemy lepiej wykorzystywać te tysiące ludzi zatrudnione przez państwo, to powinniśmy umieć tymi rolami zarządzać, powinniśmy nauczyć się na przykład nimi wymieniać przez pracowników administracji. Kolejny obszar, który jest jednym z jego postulatów, to obowiązek rotacji. Być może część z Was pamięta taki stary sketch Mana i Materny, w którym ten przykładowy urzędnik publiczny, wicedyrektor jednego z departamentów, był człowiekiem, który cały czas siedzi na jednym stołku przy jednym biurku i czeka, aż będą się zmieniały kolejne ekipy i kolejne ekipy nie zdążą zauważyć jego istnienia. Pytałem wielu pracowników o pana i o pana działanie. W ogóle pan nie jest znany z działania. To jest moja recepta na utrzymanie tego stanowiska. Ja po prostu nie podjąłem przez te 40 parę lat ani jednej decyzji. A dlaczego? Dlatego, żeby tu zostać, wie pan. Podejmie pan decyzję jakąkolwiek w ekipie A, to ekipa B pana wyrzuci, prawda? Dla ekipy B pan się zgodzi na coś, to ekipa C pana zamknie do więzienia. A jak przychodzi jakieś zlecenie, to mam tutaj do szuflady, a wieczorkiem dre. No dobrze, ale następna ekipa pyta pana, czy pan coś robił. A ja mówię nie, bo mi się tamci nie podobali. No i tak sobie trwam. Praca w administracji w aktualnych warunkach, kiedy administracja również ma problem z zatrudnieniem i pozyskaniem sobie pracowników, wydaje się rzeczą niezbędną do zmiany. Powinniśmy sprawić, że administracja będzie miejscem, w którym można nabywać różne doświadczenia, doświadczać różnych ról, wręcz obowiązkowe powinny być rotacje wśród osób, które wybrały karierę w służbie publicznej. Trzecia kwestia to potrzeba lepszej ewaluacji pracy, tego, żeby pracownicy wzajemnie oceniali się, wzajemnie wymieniali się takim, mówiąc brzydko i korporacyjnie, feedbackiem. To coś, co być może części z Was jest znane z ich pracy w administracji publicznej, to wciąż coś, czego istnieje deficyt i powinno być tam na porządku dziennym. Czwarta rekomendacja, którą ja wybrałem, jest ich więcej, jest najbardziej hardkorowa. To propozycja tego, żeby urzędnicy, uwaga, sami proponowali, ile powinni zarabiać w kolejnym roku. To znów, tak jak wiele innych pomysłów, rozwiązanie zaczerpnięte z takich modeli
zarządzania bardziej adekwatnych do XXI wieku, takich jak turkusowe organizacje czy holakracja, w których pracownicy mają prawo decydować już nie tylko o tym, czym konkretnie się zajmują, w jakich pracują w zespołach, ale również ile zarabiają. Zakłada ta intuicja, że kiedy będziemy mieli podmiotowych i odpowiedzialnych za swoje miejsce pracowników i damy im takie zadanie, wycencie swoją pracę, porównajcie się z innymi, zobaczcie, ile mamy do wydania, ile wy powinniście zarabiać w stosunku do innych, to ta wycena wbrew pozorom będzie sprawiedliwa i lepsza niż na przykład uznaniowe nagrody, które regularnie budzą wielkie kontrowersje w debacie politycznej i medialnej. Oczywiście to wszystko może się wydawać szalone, może się to wydawać zupełnie nieadekwatne do naszego wyobrażenia o państwie jako pracodawcy i o urzędach publicznych, ale Krzysztof stawia taką tezę. Skoro faktycznie chcemy zmienić to, jak się pracuje w Polsce, to państwo powinno być liderem tej potrzebnej i dobrej zmiany. Pokazać, że skoro jest to możliwe w administracji, skoro pozwoliło nam to zbudować bardziej podmiotowe państwo, skuteczniejsze urzędy i bardziej zadowolonych pracowników, to jest to coś atrakcyjnego również dla prywatnych pracodawców. Wydaje mi się, że warto zapoznać się z tą pracą i porównać ją z tym, jak sami pracujemy i czy rzeczywiście chcielibyśmy dokonać takiej rewolucji w naszym miejscu pracy. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii na ten temat. Czy waszym zdaniem rzeczywiście administracja publiczna i państwo jako pracodawca może być w ogóle liderem jakiejkolwiek głębokiej i sensownej zmiany polskiego rynku pracy? Jestem równie ciekaw tego, jakie wy macie doświadczenia ze swoją pracą w tym wyjątkowym roku, czy zmieniła się na lepsze, czy na gorsze, które z trendów, o których opowiadałem, są wam bliskie, a które wydają wam się zupełnie abstrakcyjne. Jak zawsze bardzo będziemy z zainteresowaniem śledzili wasze komentarze i to, czym będziecie się chcieli z nami podzielić. A gdybyście chcieli na temat tego modelu bardziej podmiotowej pracy i potencjału reformy jej przez administrację publiczną dowiedzieć się więcej, to już w najbliższych dniach organizujemy na ten temat dyskusję wokół publikacji Krzyśka Chmielińskiego. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcamy do uczestnictwa w live na Facebooku. Zachęcamy do dyskutowania, zadawania pytań. Myślę, że będzie to naprawdę ciekawa dyskusja, w jakimś sensie podsumowująca moim zdaniem jeden z najważniejszych trendów roku pandemii, który jak sądzę zostanie z nami na dużo dłużej niż tylko 2020 rok. Do zobaczenia na dyskusji i do usłyszenia w komentarzach.